Jakub Wołyski, witam cię serdecznie. Chciałbym powiedzieć Ci dzisiaj kilka słów na temat tego, w jaki sposób Twój kanał na YouTube może stać się takim perpetuum mobile, które będzie prowadziło osoby zainteresowane tym, co oferujesz, na Twoją stronę internetową. Pokażę Ci to na przykładzie kanału YouTube jednego z moich klientów i zobaczysz po prostu, jak to działa. Tak wygląda kanał tej osoby. Ta osoba zajmuje się, działa w branży związanej z zakładaniem ogrodów, branży ogrodniczej i prowadzi swój kanał, właściwie stworzyła swój kanał 3 lata temu i do tej pory, tak jak widzisz, prawie 400 tysięcy osób obejrzało filmy zawarte na tym kanale. I tak naprawdę historia tego kanału z, składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie e, właściciel kanału włożył filmy, e, które dostarczyła mu firma, z którą współpracuje, czyli takie 20-sekundowe krótkie e, filmy promocyjne, w, wrzucił je na kanał YouTube i właściwie e, tak je zostawił. One pracowały sobie i, i, i były coraz częściej oglądane przez, przez kolejne osoby. Natomiast trochę ponad rok temu, kiedy spotkałem się z tą osobą, i powiedziałem, czym się zajmuje, czyli wideomarketingiem i promocją dzięki filmom wideo i kanałowi YouTube, firm i, i, i produktów, i usług tych firm, umówiliśmy się, że w Pewnym sensie zadbam o ten kanał i, i dogram kolejne materiały wideo, które mogłyby zainteresować kolejnych potencjalnych odbiorców, którzy oglądają te filmy. Tak, jak widzisz, filmy, które są tutaj w lepszej jakości, w jakości HD, to są filmy, które ja sam kręciłem i dodawałem ponad rok temu. Jak widzisz, wyniki oglądalności tych filmów też są zupełnie niezłe, bo jest tutaj. 3,5 tysiąca, jest tutaj 3 tysiące, tak, jest 3800, 11 tysięcy to jest najlepszy wynik, który udało mi się uzyskać w ciągu roku, od kiedy wgrałem te filmy. I tak to mniej więcej wygląda, tak? Powiem ci w następnym filmie z tej serii. Powiem Ci w jaki sposób usprawniłem stare filmy, które były już na kanale, co zrobiłem, aby ludzie oglądający te filmy mogli przejść na stronę właściciela tego kanału, i powiem Ci, jakie co wykorzystałem, aby te filmy miały tak dobrą oglądalność, o której Ci teraz mówię w stosunkowo niedługim czasie, bo jest to okres około roku. W tym momencie mogę ci jeszcze zaprosić na moją stronę internetową jakubwołyński.pl znajdziesz tam więcej informacji na temat wideomarketingu a w tym momencie dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w następnym materiale